Firma Strauss Cafe to jeden z oddziałów firmy Strauss Coffee BV. Mamy swoją centralę w Holandii, w Amsterdamie, oddziały na całym świecie, od największych to jest Brazylia. Mamy swoje biznesy w Brazylii, w Rosji, na Ukrainie, w Rumunii, w Bułgarii, na Bałkanach i oczywiście w Polsce, w Izraelu. Generalnie firma Strauss Cafe to jeden z pięciu czołowych producentów kawy na świecie. Sama firma ma swoje początki, firma Strauss Group, bo częścią której jest Strauss Coffee, została założona tuż w latach gdzieś tam wczesnych 50. ubiegłego stulecia. Natomiast jeżeli chodzi o biznes w Polsce, on swoje początki miał na początku lat, po naszych zmianach, na początku lat 90. Także jesteśmy obecni w Polsce już od 20 lat. I jeżeli chodzi o naszą przewagę konkurencyjną, naszą tą, czym możemy się pochwalić, to przede wszystkim ludzie, którzy są bardzo doświadczeni, mamy bardzo doświadczonych pracowników, którzy są w stanie tworzyć doskonałe produkty, jak również są w stanie tworzyć doskonały sposób przygotowania tych produktów. Firma Strauss Cafe w Polsce prowadzi swój biznes w oparciu o dwa kanały. Pierwszy to jest ten główny, czyli kanał detaliczny. Tu mamy swoje brandy detaliczne z czołowym brandem, czyli Mecca Cafe Premium, jak również Pedros, Sahara, Kawa Ford. Druga część biznesu polskiego oparta jest na kanale Horeca. To dzisiaj właśnie tu jesteśmy na targach poświęconych właśnie temu biznesowi. I w tym sektorze, w tym kanale naszym topowym produktem jest Mecca Cafe Professional, brand, który od początku stworzyliśmy dla kanału Horeca w roku 2010 i od tego roku właśnie wdrażamy go w Polsce. Moja kawa ulubiona to jest kawa bez żadnych dodatków, kawa z profesjonalnego espresso. Warto dodać, że w Polsce jesteśmy przedstawicielem La Cimbali i to są ekspresy profesjonalne bardzo, którym jesteśmy dystrybutorem i partnerem La Cimbali w Polsce. Także moja ulubiona jest dobra kawa z ekspresu. To jest głównie espresso albo nieco dłuższe lungo. Bez żadnych dodatków, bo tylko wtedy z mojej perspektywy potrafię docenić wszystkie aspekty, które w kawie są. Dodanie cukru czy też innych dodatków dla mnie. Używam taką kawę, ale raczej ją traktuję jak taki popołudniowy deser w miłej atmosferze, a nie to, co w kawie jest najlepsze, czyli ten aromat, smak. Także oczywiście najlepszą kawą jest dla mnie Mecca Cafe Professional. Warto dodać, myślę, pierwsza kawa stworzona w Polsce przez Polaków i dla Polaków. Wszystkie kawy, które w Horece są w zasadzie kawami z zewnątrz, natomiast kawa Mecca Cafe Professional Espresso jest pierwszą kawą stworzoną w Polsce i specjalnie przygotowaną pod gusta Polaków. Jeżeli chodzi o to, gdzie można nas spotkać, to poczynając od biura zarządu w Warszawie, w obiekcie Blue City Office, poprzez fabrykę, palarnię w Swadzimiu, w której palimy wszystkie nasze kawy, jak również poprzez oddziały biznesu Horeca, które mamy w Gdyni, w Szczecinie, w Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Warszawie i oczywiście przez wszystkie media, które dzisiaj są częścią w zasadzie imidżu firmy. W zależności od kanału możemy to zobaczyć na stronie www.mkcafe.pl. Tam dowiemy się wszystkiego, co dotyczy kawy Mecca Cafe Premium. Jeżeli chodzi o horecowy biznes, zobaczymy to na stronach www.strausscafe.pl. Jak również na Facebooku możemy zobaczyć ciekawostki dotyczące kaw Pedros czy Mecca Cafe również.